Cześć, nazywam się Tomek i robię startupy od 10 lat już i niektóre nawet wyszły, większość z nich nie wyszło, ale sądzę, że jestem dosyć kompetentny, żeby wam tutaj mówić, bo jednak jakieś tam drobne sukcesy miałem przede wszystkim za granicą. To, co Michał mówił na początku, to, co być może tam przemknęło niektórym, Maciek, Michał, cześć, fajnie, na żywo w końcu się zobaczyć. To, co Maciek mówił, to było, że należy znać siebie samego. I ja znam siebie samego i wiem na przykład, że nie lubię pracy związanej z korporacjami. Nie lubię biznesów, którzy są duzi, współpracy z dużymi biznesami. Jak dla mnie proces sprzedaży, który trwa miesiące i proces wdrażania produktu, który trwa kolejne miesiące, to nie jest coś, co mnie kręci. I powiedziałem sobie to pewnego dnia kilka lat temu i od tamtego czasu bardzo konsekwentnie się tego trzymam. Kolejna rzecz, z której sobie zdaję sprawę, to na przykład to, że nie lubię biurokracji i nie biorę żadnych finansowań, przede wszystkim unijnych, z tego powodu, że wiem, że to by mnie po prostu zabiło mentalnie i bym sobie nie dał z tym rady. Łatwo się o tym mówi, o takim czymś, że należy znać siebie samego, ale co innego jak mówicie, a co innego jeśli przychodzi do was firma. Ja miałem w pewnym momencie, nie wiem, 500 klientów jednego z moich produktów, z których to każdy klient płacił $15 miesięcznie, czyli to nie była jakaś szalenie duża kwota, ale miałem ładne 10-15 tysięcy dolarów z tego. I miałem tych 500 klientów, którzy byli właśnie małymi deweloperami aplikacji mobilnych, którzy korzystali z mojej usługi. I w pewnym momencie zaczęły się pojawiać takie duże firmy. Pod tytułem zarejestrował się u mnie jako klient Disney, albo zarejestrowało się MTV, zarejestrowało się Electronic Arts, a jakieś jeszcze kilka innych tych firm, takich top wszystkiego amerykańskich. I te firmy do mnie przychodzą i proszą mnie o trochę lepsze funkcjonalności, bo ten pakiet za $15 to nie do końca im leży, tylko chcieliby coś więcej, tak? Z zabawnych firm był na przykład eBay, był moim klientem, chyba jest nadal, nawet I don't care, aż tak bardzo. Po angielsku? Nie obchodzi mnie to aż tak bardzo. Przyszedł do mnie eBay, który z kolei był dosyć zabawną firmą, bo powiedział, że nie mogą płacić PayPalem. Jak ktoś wie, siedzi w temacie startupów, to wie, że PayPal jest spółką córką eBaya, przy czym eBay przychodzi i mówi, że nie mogą płacić przy wykorzystaniu usługi swojej spółki córki. To było zabawne. W każdym razie przychodzą do mnie takie duże firmy, no i postuję na Facebooku znajomym, mówię ha, 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 i tak mam tylko jeden pakiet i nie planuję nic z tym więcej zrobić, tak? Trochę trolując moich wszystkich znajomych, którzy marzyliby o takich wielkich klientach. Ludzie mówią, no co ty, musisz do tego siąść, musisz po prostu zrobić teraz pakiet, ja ci powiem, jak to zrobić, teraz możesz tutaj charge'ować ich $1000 miesięcznie i tak dalej. Ale wiedziałem, że to nie jest dla mnie, bo ja nie lubię mieć procesu sprzedaży, nie lubię mieć wyrafinowanego, nie lubię mieć sprzedawców, nie lubię pewnych rzeczy robić i to musiałbym zacząć robić z tymi firmami. To jest taka lekcja dla startupów, bo i dla was wszystkich, jeśli będziecie pracować w świecie startupów, że jedna rzecz to są znajomość własnych wartości, która jest bardzo, bardzo ważna, ale druga rzecz to jest faktyczne wdrożenie i zdawanie sobie sprawy z sytuacji, w której faktycznie te wartości będą wystawiane na próbę, a będą dosyć często. Kolejny taki temat, który jest związany z tymi wartościami, to jest to, że bardzo dużo startupów mówi o tym, że wychodzimy, we're going global, wychodzimy na zachód i tak dalej. Ale gdy przychodzi to do czego, jak się te wartości zaczynają zderzać z rzeczywistością, to się okazuje, że te wartości bardzo często polegają gdzieś, padają. A taka zabawna sytuacja, rozmawiam często ze startupami i wszyscy mi zawsze mówią, tak, idziemy, chcemy być globalni, tak, nasz produkt będzie globalny. Po czym moje kolejne pytanie, przyzwyczajony jestem do takiej odpowiedzi, jest zawsze, no dobrze, jesteście globalni, jaka jest wasza plan marketingowy. Oni mówią, no to teraz uruchomimy nasze kontakty w Agorze, gdzie tam jakieś są jeszcze te inne gazety, tak? Antyweb o nas napisze i w ogóle, i będzie super, tak może pewnego dnia TVN. Ale mówiliście, że idziecie globalnie. Gdzie tutaj jest ta globalność? Wydawałoby się, że to jest absurdalne, ale ludzie tak naprawdę robią, tak? Moje podejście, to jakby mogę mówić przede wszystkim o sobie, ale moje podejście jest takie, że w momencie, w którym podjąłem tą decyzję, i to była kolejna właśnie wartość, którą stwierdziłem, że będę wyznawać, że podjąłem decyzję, chcę robić faktycznie globalnie i zaraz powiem, czemu zdecydowałem się na robienie globalnie i że globalnie to też ma różne definicje. W momencie, w którym zdecydowałem się, że chcę robić globalnie, powiedziałem sobie też jednocześnie, jeśli ja chcę robić globalnie, jeśli faktycznie wierzę, że globalny rynek jest takiej wielkości, a polski jest taki malutki, to jest jakby 1 do 100, tak przeliczam mniej więcej, przynajmniej z mojej praktyki, to nie ma sensu, żebym wkładał jakikolwiek wysiłek w ten
tak malutki rynek, jeśli mam tutaj tak duży i muszę włożyć naprawdę bardzo dużo pracy w ten duży rynek. I to oznaczało, że musiałem podejmować bardzo dużo decyzji, które się co chwila pojawiały. Tak? Rozmawiałem z potencjalnymi inwestorami przy jednym ze startupów. Mieliśmy robić aplikacje mobilne, więc ja mówię, numer jedna zasada mojej firmy, nie robimy rzeczy związanych z Polską, zaraz dojdę do tego, czemu nie. A inwestor mówi, w porządku, jasne, nie ma sprawy. Tak? Drugie, trzecie spotkanie i przy trzecim mówi, słuchaj, ale mamy taki fajny pomysł na aplikację. Zbliżają się Andrzejki. Mamy tutaj kontakty i tak dalej, to słuchaj, jasne, globalnie robimy, tak, ale ej, Andrzejki, nie? Tego nie możemy przegapić. To był poważny inwestor, naprawdę. Teraz, czemu tak się czepiam? No i bardzo dużo było okazji do tego, żeby faktycznie jednak celować w tą Polskę, tak? Bo jakby... Mam taką fajną anegdotę, którą czasami wspominam. Kiedyś wracałem po imprezie i był taki dosyć wstawiony człowiek, który szukał czegoś przy latarni, tak na czworaka. I czołgał się przy tej latarni, czołgał. Ja zawsze staram się pomagać ludziom na ulicy, więc podchodzę do niego z pytaniem, czego szukasz, człowieku? On mówi, kluczyków do samochodu. No dobra, pomogę ci, nie? Może ma jakiegoś innego kierowcę. No i pytam, to gdzie konkretnie zgubiłeś? On pokazuje tam daleko, daleko. To czemu tutaj szukasz? Bo tutaj jest łatwiej. I trochę, jak patrzę na polskie startupy, ta sytuacja wydaje się wszystkim absurdalna, ale jak rozmawiam z polskimi startupami, to jak przychodzi co do czego, to jest tak, no jasne, wychodzimy na zachód, no ale tutaj mam przecież kontakty, tak? Tutaj pójdę sobie na aulę, tutaj pójdę sobie na jakieś spotkania branżowe i tutaj tak łatwo zdobyć kontakty i tak łatwo dotrzeć do blogerów, szczególnie, że w naszym kraju względnie mało się dzieje, że jak przychodzi co do czego, to wszyscy jednak robią to, tak? I idą jednak w tą Polskę, a potem jeśli nie mają tych mostów spalonych, jeśli ta Polska ich zaczyna wciągać i tak cały czas trochę tak ryją nosem o tą ziemię w tym naszym malutkim rynku, w tym naszym takim trochę delikatnym zaścianku w niektórych dziedzinach, bo nie mają czasu, bo tak muszą ciężko pracować i bardzo intensywnie pracować, że nie mają czasu w ogóle już myśleć o tych Stanach, o tej Europie Zachodniej, o tym, o czymkolwiek, w którymkolwiek kierunku by chcieli iść. Więc teraz no, moja osobista numer jeden zasada to jest taka, że z Polską mam do czynienia wtedy, kiedy chcę się dzielić wiedzą w jakiś sposób, czyli teraz mówię po polsku w dużej mierze, więc teraz mam do czynienia z Polską tutaj. Tak. Druga sytuacja, w której mam do czynienia z Polską, to jest wtedy, kiedy chodzę na imprezy branżowe, bo jako przedsiębiorca potrzebuję pewnego rodzaju grupy wsparcia i to też jest tak, że jeśli macie jakieś kontakty z korporacjami, to co korporacje będą wam mówić, to, że jest strasznie duża grupa wsparcia, bo mamy wielki biznes i tutaj dostaniecie dużo wsparcia, a jak będziecie robić, to będziecie samotni, smutni, biedni i niedofinansowani i głodni. Głodni będziecie, ale finansowania i towarzystwa w tej biedzie będzie bardzo dużo, bo jest dużo imprez startupowych, o której też Maciek wspominał. A do czego zmierzałem? Aha, to jest druga sytuacja, w której faktycznie pojawiam się w Polsce, jakby mentalnie, to jest wtedy, kiedy chodzę na te wszystkie imprezy branżowe. Ale jeśli chodzi o budowanie biznesu, jeśli chodzi o to, co tam, gdzie naprawdę mi na czymkolwiek zależy, to nie dotykam Polski. Znaczy nie piszę na polskie blogi, nie piszę press release'a po polsku, nie piszę żadnych materiałów w języku polskim, bo to powoduje, że zaczynam się kopać ten dołek, który w ogóle zupełnie nic mi nie daje. Tak? Z kolejnych takich rzeczy, nie jeżdżę za bardzo na polskie konferencje branżowe, jeśli chodzi o promocję, traktuję to raczej jako rozrywkę i fan. Tak? Taki ostatni przykład, promowaliśmy jeden projekt technologiczny i właśnie tak jak Maciek też mówił, numer jeden krok to jest rozmawianie z potencjalnymi klientami, z ludźmi, tak? Czyli teraz mieliśmy jakiś mniej więcej zarys tego, co chcemy zbudować, jaki rodzaj projektu chcemy zbudować, mieliśmy jakiś tam mniej więcej zarys biznesplanu, ale trzeba było zacząć rozmawiać z ludźmi. I teraz właśnie tak łatwo się mówi, porozmawiajcie z ludźmi i w ogóle za granicą, ale jak to konkretnie zrobić, to jest prawdziwe wyzwanie. I to jest coś, czego ludziom brakuje, jakby startupom często brakuje. Numer jeden, jakie są miejsca, gdzie jakbyście mieli, mamy jakiś generyczny projekt albo coś, nie wiem, chcielibyście coś wypromować, jakąś powiedzmy aplikację mobilną, wszyscy wiedzą, co są aplikacje mobilną. Macie pomysł na aplikację mobilną, gdzie zaczniecie rozmawiać z użytkownikami, jakie miejsca? Wykop po polsku, ekstra, dobra. Lubię ironię. Twitter, ok. Co tam było? Facebook? A co na Facebooku? Kampania. Ok, to jest już być może tak, chociaż kampanie bywają drogie i to nie jest do końca metoda na dyskusję z użytkownikami, to jest metoda na testowanie kilku rzeczy. Tak. Facebook jest fajną metodą, tylko że trzeba znaleźć odpowiednie grupy facebookowe, na których ludzie faktycznie rozmawiają na dany temat. I to jest ciekawe.
Ja osobiście polecam nie wykop, tylko jest taki amerykański serwis, nazywa się Reddit. Kto kojarzy Reddit? Okej, część osób. To jest taki serwis, na który jak wejdziecie na stronę główną, to znajdziecie zdjęcia zabawnych kotów i dużo innych śmiesznych rzeczy. Nie wchodźcie na stronę główną, bo to was uwięzi przy komputerze przybitych bardzo, bardzo długo. Ale jeśli wejdziecie na podgrupy, to jest coś niesamowitego, bo tam są ludzie, którzy są największymi profesjonalistami we wszelkiej maści branż. Na którejś podgrupie kiedyś ktoś pytał, miał takie zastanowienie, zastanawiał się, jak żarówki działają w kosmosie, czy tam mają na stacji kosmicznej jakieś specjalne żarówki, czy też nie, jak to działa, tak? I znalazł się człowiek, który pracował w NASA nad tym tematem, między innymi, przez parę lat, tak? Na jednej z podgrup związanych z Redditem. Tam są ludzie, tam się pojawił raz nawet Bill Gates, Obama się pojawił z okazją do zadawania im pytań, ale pojawiają się ludzie, którzy są największymi profesjonalistami w danej branży i osobiście, jak już przechodzimy do takich faktycznych konkretów rozmawiania, testowania swojej idei, rozmawiania z ludźmi na świecie, to co ja robię, to w pierwszej kolejności wchodzę na Reddit, znajduję odpowiednią grupę dla mojego tematu i tam wpuszczam prostą zajawkę, czyli wpuszczam mój pomysł, lekko go zarysowuję i patrzę, co się dzieje. I teraz 90% sytuacji to jest cisza, nikt nie odpowiada. Po prostu pomysł się zupełnie rozbija, w ogóle nikogo to nie interesuje. To jest dla mnie też bardzo cenny feedback, bardzo cenna uwaga, lekcja. To jest dla mnie coś bardzo, bardzo cennego, bo to mi mówi, że moja metoda promowania tego pomysłu jest chybiona. Używam być może jakichś złych słów, używam być może jakiegoś złego podejścia, być może zły element tego produktu próbuję promować i muszę szukać dalej, tak? Dopiero za którymś tam razem często zdarza się, że ludzie faktycznie mi zaczynają odpowiadać, więc już posunąłem się krok dalej i wtedy dają mi faktyczne uwagi na temat tego, co im pasuje, co im nie pasuje w tym pomyśle, który w tej chwili mam. I to jest dla mnie jakby numer jeden, takie pierwsze zderzenie z potencjalnymi użytkownikami, to jest zawsze Reddit. Jakikolwiek temat bym nie robił, to jest właśnie ten serwis. Druga rzecz to jest Twitter. I kolejna zaleta z Reddita jest taka, że on ma dużo podgrup dyskusyjnych poświęconych różnej ilości tematom, więc jest genialnym narzędziem do też monitorowania informacji w branży. Tak? Bo teraz, tak posługując się jakąś kolejną analogią, już była ta analogia człowieka, który jest przy latarni, kolejna analogia dla mnie, trochę tak czytanie polskich mediów, przy całej sympatii dla wszystkich polskich blogerów, których znam też, ale to jest jakby czytanie polskich mediów i słuchanie informacji w Polsce, to jest jak wyobraźcie sobie jakieś drzwi, to jest jak podglądanie świata przez taką dziurkę od klucza, że ktoś coś wam tam przetłumaczył na polski, zazwyczaj z opóźnieniem i zazwyczaj bardzo mocno spłaszczając i wy teraz próbujecie dowiedzieć się, jak ten świat wygląda, jak wygląda aktualna sytuacja na świecie, bo to was bardzo interesuje. Nawet jeśli robicie biznes tylko i wyłącznie w Polsce, was interesuje, co się dzieje na świecie, jakie chociażby po to, żeby wiedzieć, czy ktoś inny zrobił podobne rozwiązanie w innym kraju. Tak? Więc teraz czytanie polskich serwisów informacyjnych to jest jak patrzenie na świat przez taką polską dziurkę od klucza i próbowanie zrozumienia tego, co jest. To, co ja wam proponuję, to żebyście znowu powiedzieli nie polskim mediom i odeszli od tych drzwi, otworzyli je i zobaczyli całość, cały obraz niezmieniony. Bo ci najbardziej bystrzy ludzie będą pisać po angielsku. Większość rzeczy, które jest publikowanych, jest po angielsku, bo jakby znowu rozmiar tamtego rynku versus rozmiar naszego rynku to jest 100 do 1. Jeśli myślicie o startupie, myślicie poważnie, nawet jeśli to jest lokalny startup i nie wiecie, jakie są zachodnie źródła informacji, to prawdopodobnie tracicie bardzo dużo rzeczy, będzie ponownie odkrywać koło, które ktoś już tam gdzieś wynalazł. I prawdopodobnie robi webinaria na temat tego, jak zrobić wasz rodzaj biznesu od 4 lat. Więc to było, jeśli chodzi o Reddit. Kolejna dziedzina to jest Twitter. Warto monitorować Twitter, warto patrzeć, co tam się dzieje. Są specjalne wyszukiwarki, które umożliwiają sprawdzenie po tagach tego, co ludzie piszą. Warto mieć konto też na Twitterze, bo czasami zdarza się, że ludzie faktycznie z czasem, jak zaczniecie cokolwiek publikować, będziecie się wszędzie podpisywać tym Twitterem, to ludzie zaczną faktycznie was czytać. Z takich moich zabawnych sytuacji, robiąc jeden startup, pamiętam, że publikowałem slajdy na SlideShare. Kto kojarzy SlideShare? SlideShare? Okej, część osób. To jest takie miejsce, taki YouTube, tylko że dla slajdów PowerPointowych. Tak, zakładam, że YouTube wszyscy kojarzą. Teraz wrzuciłem slajdy moje, opisujące jakąś tam technologię, którą opracowaliśmy, na jakiś kawałek wiedzy, który zdobyliśmy podczas opracowywania tej technologii, na SlideShare. Teraz wrzuciłem to na SlideShare, potem wrzuciłem to na swojego Twittera, który już miał kilku followersów, kilku obserwatorów,
wrzuciłem to na swojego, Twittera, potem chciałem to wrzucić na Hacker News, czyli taki Reddit, tylko że tematyczny bardzo. Nie zdążyłem już na Hacker News wrzucić, bo już ktoś to wrzucił za mnie, bo już ktoś obserwował mojego Twittera. I co zabawne, potem się odezwał, kto kojarzy TechCrunch? Zobaczcie, że to takie elementarne trochę pytania w niektórych sytuacjach, ale różne są widownie. TechCrunch to jest główny blog branżowy na świecie technologiczny. Tak? Jeśli zaraz powiem, czym owocuje napisanie o TechCrunchu, jeśli TechCrunch o was pisze, ale oni mają w tej chwili, nie wiem ile, setki tysięcy wyświetleń każdego posta? Coś takiego, nie? Więc teraz dziennikarka z TechCruncha, w ogóle mogę się teraz chwalić, że nie ja czytam TechCrunch, to jest passé już, TechCrunch czyta mnie. I dziennikarka TechCruncha prawie natychmiast się do mnie odezwała, prosząc o więcej szczegółów, po czym napisała taki właśnie fajny artykuł na temat tego, do czego ja doszedłem, po krótkiej wymianie zdań. I na koniec wrzuciła te moje slajdy, wrzuciła, że każdy mógł sobie przeklikać się z wnętrza tego artykułu. To było coś szalonego. To znaczy ogólnie jak TechCrunch was pisze i ogólnie jak amerykańskie media was piszą, wiecie co jest pierwsze, co musicie zrobić? Powiedz do sklepu po Red Bulla albo Tigera, albo zrobić sobie naprawdę dużo kawy, bo ich strefa czasowa jest przesunięta i do czwartej, piątej nad ranem będziecie mieć kupę zabawy, tak? Bo zaczyna się jakieś szaleństwo, które ludzie zaczynają puszczać, retweetować, pisać o tym, co zrobiliście na Facebooku i tak dalej, tak? Ten artykuł jeden miał 400-500 retweetnięć bodajże, nie wiem, może 200, nie pamiętam, w każdym razie dużo, tak? Oczywiście wszyscy znajomi zaczęli gratulować. Efekt był jeszcze taki, że SlideShare, ilość wyświetleń tych slajdów, które zrobiłem, tak? Przy czym to było tak, że jakby nie mam tak zawsze dopracowanych prezentacji jak wy, zrobiłem slajdy, które tak na szybko, były naprawdę na szybko zrobione. Zacząłem je robić, nie wiem, w piątek o 9 rano, skończyłem o 12 i wtedy je wrzuciłem. Czyli to były ze 3 godziny pracy dosłownie, bez jakiejś większej korekty. Te slajdy miały do końca weekendu bodajże 100 tysięcy wyświetleń i były jednymi z 7 najpopularniejszych slajdów na świecie wyświetlanych przez ten krótki okres czasu. I do dzisiaj te i jeszcze inne, które innym razem ktoś tam linkował, w sumie miały około 500 000 wyświetleń. Tak? Jak dla mnie to jest coś niesamowitego, że zrobiłem jakieś slajdy, które gdzieś tam wrzuciłem i one jakby rozeszły się dalej w jakiejś masywnej ilości. To, co jest ciekawego w TechCrunchu, to jest też to, że jakby ta jego siła przebicia jest nieporównywalna do... To jest medium jakby, można powiedzieć, niszowe, o ile technologię można nazwać niszą, tak? Ale to jest medium branżowe, TechCrunch, blog jeden za granicą, tak? Ale jakby siła przebicia TechCruncha jest jakby i efekt TechCruncha jest dużo lepszy niż którekolwiek polskie mainstreamowe medium. Wolałbym być w TechCrunchu na jednym artykule niż w TVN-ie w Dzień Dobry TVN albo tak, w Dzień Dobry TVN mogę zagwarantować, że są gorsze wyniki. Tak, nie wiem jak jest w wiadomościach, pewnie zależy z czym. To jest na tyle nieporównywalne, że to czy jakby, żeby powiedzieć, polskie media dadzą wam może kilka tysięcy wyświetleń z waszej strony. W przypadku dwóch artykułów na TechCrunchu, nie dość, że miałem tyle wyświetleń slajdów, to jeszcze cała informacja o moim serwisie rozeszła się po całym świecie. To jest właśnie kolejna zaleta robienia rzeczy na zachód. Jeśli zrobicie coś w Stanach, odniesiecie sukces, to trafi do was do Polski z powrotem i trafi do wielu innych krajów. Podczas kiedy jeśli zrobicie coś w Polsce, jakby jest ściana, to nigdy nie wyjdzie w drugą stronę. Teraz efektem tego było to, że tamtego dnia byłem bardzo zadowolony, bo zarobiłem około 1000 zł na subskrypcjach, które od razu mi się pojawiały do mojej usługi. Ostatecznie sam TechCrunch, jako główne narzędzie mojej promocji, te dwa artykuły na TechCrunchu dały mi około 700-800 tysięcy złotych. Jeśli policzymy jeszcze efekt takiej tej sieci, czyli tego, że TechCrunch tak naprawdę wystartował mój biznes i to potem rozeszło się dalej i inni ludzie zaczęli pisać o tym biznesie i tak dalej, to jest coś, jakby to jest efekt, który jest w ogóle nie, wydaje mi się, że nieosiągalny i niewyobrażalny w Polsce, nie przy jakby dwóch artykułach, tak? Przy czym jeszcze drugi artykuł, to a propos też filmów wideo i różnicy w podejściach, to jakby każdy jest dobry, tak? Ja zazdroszczę, bo ja nie mam zespołu, który mógłby mi tak ładnie to opracować, ale innym razem miałem... Zewnętrzny partner, okej. Okay. Ja mam takie podejście trochę, że ja lubię robić wszystko in-house, jeśli nawet to jestem ja, to wolę to zrobić in-house, bo wtedy mam wrażenie, że to ma charakter. I nawet jeśli to jest brzydkie, a zazwyczaj te rzeczy kończą jako brzydkie, to ma jakiś charakter i bardzo solidnie prezentuje to, co ja chciałem powiedzieć i też
I też mogę to bardzo szybko i łatwo zmienić i dopasować do feedbacku, który mam podczas ludzi. Ten czas iteracji jest bardzo, bardzo krótki. Czyli jeśli ja coś postuję, jeśli ja coś wrzucam i widzę, że to nie chwyciło, to mogę w ciągu 2 godzin zmienić to. Tak na przykład ze slajdami. W przypadku, jeśli mam zewnętrznego partnera, który to musi przejrzeć, to się rozciąga do paru dni, gdzie muszę wyjaśnić, jaka jest idea i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś ten przekaz, mam wrażenie, dosyć często umiera, o ile ten zewnętrzny partner nie jest bardzo dobry. W każdym razie, innym razem, kiedy byłem w TechCrunchu z kolei, było też śmiesznie, bo byłem pod koniec jednotygodniowego maratonu programowania, czyli byłem też po bardzo wielu nieprzespanych nocach, totalnie zaspany, w mojej sypialni znalazłem jakiś taki kawałek ściany, gdzie było, jak ustawiłem kamerę, to akurat nie było widać żadnych krępujących, nie wiem, fragmentów łóżka albo czegoś, co by sugerowało, że to faktycznie jest sypialnia. A nagrałem wideo ze swoim własnym udziałem, gdzie byłem trochę taki nieogolony, zaspany i w ogóle bez żadnego profesjonalnego oświetlenia. Oczywiście mówiłem z akcentem dosyć wyraźnym polskim, tak? Ale mówiłem o rzeczach na tyle ciekawych i na tyle innowacyjnych, że to też trafiło znowu na TechCruncha i to był ten drugi artykuł, który pomógł nam zbudować całą markę. Mówię o tym dlatego też, bo mam wrażenie, że jako Polacy bardzo często się boimy, że będzie widać nasz akcent, albo że ludzie zobaczą, że ojejku, to nie jest dopracowane idealnie. I staram się tak trochę rekompensować to, że nie jesteśmy stąd, ukrywając to trochę i starając się dopracowywać zawsze każdy drobny szczegół. I w trakcie tego dopracowywania, o ile tego nie zrobimy naprawdę dobrze, ginie gdzieś ta nasza dusza i te projekty wszystkie wychodzą, te filmiki wychodzą niejakie, te slajdy wychodzą niejakie. I to jest ta moja największa obawa, którą mam, jeśli ja przynajmniej coś robię. I przed tym też chciałem przestrzec. Wspomniałbyś nazwę tego produktu? Produkt nazywa się Appcodes. appcodes.com. Teraz już nas stać na domenę.com, bo oryginalnie to była inna. Z takich zabawnych rzeczy, i zaraz powiem jeszcze na to pytanie. Jedna z rzeczy, trzeba się zawsze czymś szczycić, więc ja się szczycę tym, że trafiłem z najbardziej brzydkimi produktami na TechCruncha, które kiedykolwiek prawdopodobnie tam trafiły, więc to też jest jakiś powód do dumy chyba, nie? Udało mi się też trafić z produktem, który był tak niedorobiony, że przy innym produkcie TechCrunch o nas napisał i też mieliśmy trochę ruchu i gratulacje od znajomych i potem wszyscy pytali, ile masz teraz z tego klientów i pieniędzy? Okazało się, że nikt tego nie kupił, bo to był tak słaby produkt, że niestety tak słaba sprzedaż i niedopracowana, że nie dało rady. Więc nie zawsze jest tak różowo, że TechCrunch daje taką konwersję. Być może to był jakiś wyjątek, ale tak czy owak nie trzeba się obawiać, nie trzeba tego wszystkiego szlifować aż tak dokładnie. Kolega. Okej. Hacker News, jeszcze podkreślę, co to jest. To jest taki serwis jak właśnie Wykop, jak Reddit, taki serwis do wrzucania informacji, widzę, do wrzucania informacji związanych z branżą technologiczną. I tam między innymi ludzie się czasami chwalą swoimi pomysłami. To rozumiem, że to jest to Ideas Sunday, tak? Więc akurat z tego za bardzo nie korzystałem, ale wrzucałem faktycznie parę razy rzeczy na Hacker Newsa i to efekty są dosyć fajne. Jeśli uda się przebić tam, na tą stronę główną, to jest 5 do 10 tysięcy wyświetleń w ciągu jednego dnia i to też potrafi zbudować fajny biznes jako zalążek tego, bo to potem ciekawi ludzie to wyświetlają. I kolejny element to jest tak, przy tych wszystkich mediach społecznościowych, jak dla mnie zasada jest taka, że to jest loteria. Nawet jeśli jesteś dobry, to masz większe szanse, ale to nadal jest loteria. Ja wrzuciłem, nie wiem, 15 rzeczy na Hacker Newsa, ze 3-4 trafiły, może z 5 trafiło na stronę główną. I jakby należy liczyć się z tym, nie liczyć się z tym, że zaraz będziemy mieć promocję i to od razu trafi na Hacker Newsa, tylko bardziej, musimy potem wrzucić 10 artykułów i być może któryś dostanie się. Więc tak pobieżnie, nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie do końca, bo pytanie było, czy kojarzę. Odpowiedź powinna być tylko tak, ale dobra, tam jeszcze pytanie i przejdę do dalszej części prezentacji. Prowadzę z Polski, to czy mógłbym mieszkać w Krzywej Dolinie w tej chwili i spędziłem tam miesiąc w tym roku, miesiąc w poprzednim roku, raz byłem na wakacjach przez miesiąc, głupi pomysł, strasznie nudne miejsce na wakacje, nie polecam, przynajmniej Krzywa Dolina. Tutaj jest dużo taniej dla mnie, tak? Więc jeśli mogę prowadzić to skądkolwiek, to jednak wybieram Polskę. Poza tym trochę jednak za bardzo lubię tutejszy klimat, tutejszych ludzi, tutejsze kawiarnie, tak? Więc fizycznie znajduję się w Warszawie, a nie lubię biur, więc pracuję po części z domu, pracuję po części z kawiarni, więc to jest moje miejsce pracy. Okay, jakieś jeszcze może jedno pytanie, przejdę do dalszej części prezentacji. Rozumiem, że już powoli muszę uciekać. Albo zaraz zobaczę tylko coś, czy mam. Dobra. Dobra, odpowiem jeszcze na jakieś jedno pytanie na razie. Ktoś ma coś jeszcze do pytania? Nie? Dobra. Jedna z drobnych rzeczy, które też robię, jeśli chcę wyjść na zachód,
jeśli macie jakikolwiek budżet, to polecam wygooglanie, jakie są konferencje branżowe w kraju, który was akurat interesuje i spróbowanie wbić się najlepiej jako jeszcze mówca, bo to daje bardzo dużo, od razu dużo osób będzie was kojarzyć. Tak? Więc ostatni raz, jak mieliśmy projekt technologiczny, mieliśmy już coś tam w nim zrobionego, szybko wygooglałem, były trzy konferencje we Francji, w Brukseli we Francji, w Brukseli znalazłem dwie konferencje, aplikowałem do obu jako mówca, w Brukseli się dostałem, konferencja była malutka, ale naprawdę dużo fajnej informacji zwrotnej dostałem na tej konferencji, a z kolei we Francji powiedzieli, że no nie, bo po francusku będą wszyscy mówić i nikt nie będzie rozumiał tego angielskiego do końca, ale za to w Seulu wkrótce jest bardziej międzynarodowa i mam zaproszenie do Seulu, żeby tam z kolei mówić, aczkolwiek do Seulu już nie pojadę z różnych względów. W każdym razie warto rozgryźć, jakie są konferencje i też pamiętajmy o tym, że jakie jest najbliższe międzynarodowe miasto, jakie jest zachodnie miasto, które można szybko i tanio odwiedzić? Berlin. Kosztuje pociąg do Berlina w tą i z powrotem? Polski bus, tak. Ale ile czasu jedzie polski bus? Wow, czegoś się nauczyłem. Wszystko jedzie szybciej niż pociąg. Dobra, ja jeżdżę pociągiem za 400 w obie strony. Nie wiem, ile polski bus, pewnie taniej, jak twierdzicie, że taniej. Więc tym bardziej. Jeśli 150 w obie strony można, 150 w obie strony? Jeśli można 150 zł przejechać w obie strony polskim busem do Berlina, to nie ma żadnego powodu, żeby nie pojechać tam, nie wbić się na któreś spotkanie, które jest tam tematyczne, dotyczące waszego akurat, waszej dziedziny wiedzy i nie zaprezentować tam. Tam jest trochę bardziej międzynarodowe środowisko, ale przede wszystkim wyjdziecie z tej swojej strefy komfortu, obracając się cały czas wśród Polaków. I bardzo, bardzo to polecam, to też próbowałem robić. Jak znaleźć miejsce? Jesteście w obcym kraju, w obcym mieście i to jest już ostatni być może fragment wiedzy. Jak znaleźć fajne wydarzenia, imprezy, które tam się dzieją? Jest jeden serwis, który wam w tym pomoże. Meetup.com. Tak, więc meetup.com. Wchodzicie tam, znajdujecie dowolny podajecie miasto i znajdziecie. To chyba tyle będzie ku ciesze prowadzących. Ale pół godziny mówiłem, tak? W sam raz jest, nie? To mogę jeszcze 15 minut przedłużyć, tak? Nie? To nie ta zasada? Więc życzę wam powodzenia. Koniec? Czy jeszcze pytanie jakieś jedno? Nie. Co jest pytanie? Okej, czyli mogę odpowiedzieć na jakieś pytanie bez naciągania czasu. Serio. Po nazwisku może w Facebooku albo... Tomek Kolinko. Jestem w agendzie wpisany, więc to też jest taki trik. Dobra. Dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, więc tak dwa słowa na ten temat. Otwierałem spółkę w Wielkiej Brytanii, to była totalna porażka, bo o ile spółkę łatwo tam jest otworzyć, to konto bankowe i obsługa prawna wychodzi bardzo skomplikowana, więc ostatecznie wróciłem do Warszawy i mam działalność tutaj zarejestrowaną. Nawet nie spółkę, tylko zwykłą działalność gospodarczą, nie mam wspólników. A więc też nie dajcie się zwieść tym wszystkim ludziom, którzy mówią, łatwo otworzyć spółkę. Jak ciężko potem jest obsługiwać to prawnie, to jest prawdziwe pytanie. To z takich zabawnych rzeczy, ilość startupów, które widziałem, które startują z Polski, mówią, idziemy global i po czym wchodzę na ich stronę i mają wersję angielską, na przykład mają wersję angielską stronę, ale po pierwsze trzeba się do niej przeklikać, czyli teraz wyobraźcie sobie Amerykanina, który wchodzi na stronę i musi kliknąć dopiero na tą wersję angielską, żeby się dostać, a po drugie nawet jak mają, to jest na przykład, część tekstu jest po angielsku, a potem zdjęcia, screenshoty są w języku polskim, tak? Coś niesamowitego. Jest cała masa startupów, które mimo wszystko mentalnościowo zostają w tym naszym kraju i jakby to przebija cały czas w różnych miejscach. Tak? Widziałem startupy, które mówią, tak, jesteśmy globalni. Fanpage prowadzony po polsku, tak? I jeszcze jedna rzecz. Globalny, to znaczy
nie ma czegoś takiego jak zwykły global. Globalne to trochę takie abstrakcja, tak? Globalny to jest Stany Zjednoczone i potem echo rozchodzi się po całym świecie, tak? Więc to jest jedna metoda zrobienia biznesu globalnego. Druga to jest, robimy Europę w pojedynczych krajach, ale musimy wtedy być zwinni i szybko tłumaczyć różne wersje językowe. No i trzecia rzecz, ewentualnie jeszcze Chiny, to jest trzecie podejście do globalności, ale ja osobiście się Chin boję, ale to z różnych powodów. Dobra, nie ma pytań więcej? Okej, okay. Mogę jeszcze jedno? Okej. Osobistą rozmowę prosiłbym później. A to porozmawiamy osobiście, oczywiście. A ktoś jeszcze? Chiny są przecenione moim zdaniem. Znaczy jakby ludzie mówią, Chiny, wow, duży rynek, miliard ludzi, czy cokolwiek innego, tak? Ale prawda jest taka, że jeśli teraz przy moim rodzaju rzeczy, czyli rzeczach celowanych do osób prywatnych często, produktach, Chińczycy nie mają podpiętych kart kredytowych, nie są przyzwyczajeni do płacenia i tak dalej, i tak dalej. Tak? I jak przychodzi co do czego, ten kraj w praktyce dla mnie nie jest większy niż Polska, tak? Jeśli chodzi o tych ludzi, którzy faktycznie są gotowi zapłacić. Pod niektórymi względami Chiny są w porządku, ale z mojego punktu widzenia Chiny nie są interesujące. Dobra, kończymy, bo już ludzie wychodzą. Kolejny. Dziękuję.